Siemanko widzowie, z tej strony Mister G, a dzisiaj cały T-Squad, oprócz mnie, będzie wykonywał najróżniejsze zadania, ale nie będą wiedzieli, jakie to są zadania. Za każde zadanie będą dostawali po 100. Budżet mamy równo 1000 dzisiaj, więc chłopaki na pewno się ucieszą. Zadania są następujące: zrób coś ekstremalnego, zaśmiej się, zaśpiewaj coś, rzuć czymś, zgadnij zadanie, rozśmiesz mnie, powiedz Mister G. Ale jest jeszcze jedna ważna zasada, o której nie powiedziałem. Zadania muszą być wykonywane po kolei. Pierwsze zadanie, zrób coś ekstremalnego. O, siema stary. Elo, proszę, twoja kawka. Dzięki. Paniczu. Dziękuję, Bóg zapłać. Ej, no czemu jest pół do połowy tylko pełna? Nie, 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 no właśnie, masz rację, ona jest do połowy pełna, a nie jest do połowy pusta. Cieszę, bo masz włosy chociaż na głowie. Smaczna ta kawusia, panowie? Smacznej kawusi. Ej, Jack! Ernest, dawaj, przeskakujecie. Przeskoczycie? No, tylko uważaj, żeby nie wywalić się. Teraz? No, dawaj. Przestraszył cię, ale jesteś najgorszy w p***u w to. Patrz. Zobaczymy, jak ty przeskoczysz. Z kawą! I z kawą jeszcze! Oj, jasno! Ej, to było niebezpieczne. No bardzo! Co dostaję? Grzesiek robi widzowie odcinek, którego my nie rozumiemy. To jest 5 sekund w takim razie. To nie żadne 5 sekund! Nie, robimy zadanie, że kto wejdzie na boksa, dawaj. Nie. Tak, robimy nie. Takie zadania. Chcesz, żeby Jack Frost coś zrobił? Mówisz, nikt tego nie da rady zrobić. Boże! Jak on to zrobił? Ej, ja bym nie wszedł. Ale ja nie ma ognia. Biegłem, bo jestem dobry. Jak to zejść? Co, to jest wysoko w ogóle. Dobra, Jack zrobił, więc nie powiem mu, za co dostaje kasę, ale mu ją dam po prostu. Stówka. Się, to jest dzika fasolka. Za co? No nieważne. Nieważne, nie mogę ci tego powiedzieć. Wiesz, że mi dał 100? To daj mi też. Nie mogę. No dawaj. Pierwszy raz ktoś robi odcięcie, ty daj hajs i nie mówi, o co chodzi kompletnie. No daj 100. Ja wiem, o co chodzi. O co? Przeskakiwaliśmy to, stary. No i co, nie przeskoczyłeś? A... Ty nie przeskoczyłeś. No. A, albo biegniecie za boksa. To jest dwie rzeczy i nie wiadomo kompletnie. Ja właśnie jestem po pysznym śniadanku, zrobiłem sobie jajeczniczkę. Chłopaki przygotowują filmy, scenografię. No, także dobra, to idę do nich. Zaśmiej się! Ej, chłopaki, co robicie w ogóle? To jest grane. Schował kauczuki. To co? Schował kauczuki. Piłki kauczukowe? Gdybym wiedział, gdzie są, to bym je już dawno miał i schował. Nie wierzę w to, że one gdziekolwiek są. Sprawdziliśmy całą halę, wszędzie przegód szukaliśmy i nic nie ma. Ej, ale to dobrze słyszałem, że ma być nagroda za znalezienie kauczuka? Tak, niebieski kauczuk jest warty 1000. Co? Żółty kauczuk był warty 151 zł. Ej, Jack, ty też szukasz kauczuku? Już znalazł dwa. Ja znalazłem dwa. Serio? Ile zarobiłeś? I te 151 zł na razie. Dobra, miałeś rację. A co z plecakiem na przykład? To wiesz. Są dwie. Jak to się stało? Tutaj Jack i Zipek razem się zaśmiali, więc na ich szczęście dostają po 100 obydwaj. A to są dwie. Ja już dostałem za to. Za co? No dwa kauczuki. Ej, dobra, Zipek, masz sztukę. Dostajesz sztukę dzisiaj. Za co? No nie wiem, nie mogę ci powiedzieć. Ej, Łukasz, w sumie ty też masz sztukę na rozpoczęcie dobrego dnia. Czemu? Na szukanie piłek, jeszcze dostałem od Ernesta 151 rano i jeszcze od niego 100. Nie, coś jest nie. Tak. Chłopaki, będę częściej przychodził na odcinki. Zaśpiewaj coś! Ej, najgorsze jest to, że Ernest wie, gdzie ona jest. Nie, nie wiem. Nie wiesz? Bo one się zgubiły, na tym polega ta zabawa. No ale jak mogły się zgubić? No rzucałem nimi, stary, jakieś 2 miesiące temu. No i od tej pory ich nie widziałem i znalazłem wczoraj 3 i Łukasz znalazł 2. Więc znalazło się 5 z jakichś 10. Ja idę po kolejne zadanie i zobaczymy, czy chłopakom się uda. Coca-Cola normal, Coca-Cola zero. Ej, chyba to zaliczam. Zipek, proszę bardzo, 100 dla ciebie. Kurwa. O, masz więcej stówek, stary, masz wszystkie. Nie, żartuję, nie. Nie mam. O co chodzi? Ernest, on nagrywa odcinek, że płaci za, jak coś zrobimy. Co? Co? Pieprzowa jest tu! Nie! Jest? Niebieska? Serio? Co, Jack wygrywa 1000? Nie! Że się daje kasy za robienie czegoś, za albo mówienie, albo coś. Ile ja dostałeś? Już mam. A ja 100, jeszcze znalazłem niebieską piłkę. To... No ale za piłkę masz 1000. Skąd masz tyle? No znalazłem wczoraj. Rzuć czymś! Co tam, chłopaki, robicie? Gracie w piłę, widzę. Tak? Porwał bramkę! Porwałem bramkę. O nie. Też bramkę. Nic się nie stało, Grzesiek. Gram w piłkę. Ej, stary. Co ty robisz? Mam coś dla ciebie. Co?
Dostaję stówę! Tak jest! Ale za co? Ale... Za to, że wyrzuciłem bramkę? Nie może... Nie... Jak widzieliście, Jack miał mega farta, bo od razu po zadaniu zgadł to zadanie, więc dostaje kolejną stówę. Masz drugą, dwie stówy. Na raz dostałem dwie! Co się rozkminiłem? Co się rozkminiłem w tym momencie? Nie wiem! Ja powiedziałem, że wyrzuciłem bramkę i dał mi drugą. Czemu on dostał dwie stówy? Ja też chcę. Rośmiesz mnie! Ja coś rozwaliłem. No nie mogę powiedzieć, stary. On napisał pode mnie, jak rozwalisz coś, musi mi zepsuć wszystko. Nie! Nie, 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 nie. Ile nóg ma stonoga? W chuj! Nie, nie, stary, nie. Działa? Nie, dobra, nie, nie, nie działa, nie. Chodźmy do domku w takim razie. Nie, nie ma stówy. Kurde! Nie rozumiem! Zero, zero. Nic nie umiem zrozumieć. Zero. Muszę coś robić cały czas, tak. To wyjdzie. Chodź. Nie. Nie, stary, nie, 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 nie. Masz kolejną stówę. Nie, po czasie dajesz. Nie, no stary, ja nie wiem. Powiedz Mr. G. Coś dla Zipka zostawił. Zielone rogi na boksie w ogóle. O kurde, ej. Po co to, Daniel? Zobacz, jaka ściana jest wycięta. Ej, zobacz. Ej, ładne to zrobił. Ale tego zielonego nie kucham. A ile zostało jeszcze w puli? O ile dobrze wiem, jedno albo dwa zadania. Panowie. Nienawidzę cię! I know. Coś jest w więzieniu, wiesz? Kocham cię. No, leć na więzienie. Ty kur... Ja ciebie też. Nie? Nic? Nie. A! Już go przestraszyłem, rozśmieszyłem, zszokowałem, ściągnąłem. Kogo? Spod... Kogo? Ciebie. Mnie? Tak. A nie rozśmieszyłem cię? Myślałem, że może będę najgłośniejszy i będę się najgłośniej śmiał ze wszystkim. Nie, stary, nie ma. Dobra, chcesz się podpowiedź? Tak. To! Daniel tam idzie, dostanie stówę. Nie? Musicie powiedzieć coś. Powiedzieć coś. Słowo. Kupa, jazda. Nie. Grzesio. Kanał. Sufrajer. Grzesio. Jota. Jack. Zipek. Przekleństwo. Zipek przez C. Lamus. Jesteś zajebisty. Fajnie ci z oczu patrzę. Jack wszystkim. Dziękuję bardzo. Chyba chodziło o imię, wiesz? Jeszcze jest jedno. Nikt nie powiedział Grzesio, tylko Mr. G mówiliśmy. Tak, no tak. Wywalić wszystkie piłki w tak, posprzątaj całą halę! Nie, posprzątaj całą halę, stary. Ej, nie! Nie o to chodziło? Nie. A ty Grzesiek, co ty tu robisz? Stary, kopię robaki dla chłopaków. Oni jedzą śniadanie i ja zaraz do nich wyjam do kuchni. I stary, wrzucam im to do kuchni i dostają stówę. Jak któryś się zaśmieje, Jack Frost pewnie śmiesznie jakby zjadł któregoś, ale wątpię, żeby to zrobił. Dobra, teraz kto się pierwszy zaśmieje, dostaje stówę. Siema chłopaki, co tam robicie? Już po śniadanku widzę. Jeszcze kawka, czekaliśmy na ciebie. Proszę bardzo. Ja wam przypominam, że widzisz, daje każdy stówę za zadanie, które wykona, ale nie wiecie jakie to jest. Jest, więc... Ej, czy mogę to zjeść, ale nie dostanę stówy, jeżeli nie wykonam czegoś w trakcie? Czyli tak. Nie tylko zjedzenie. Tak! Nie, nie wierzę w to. Nie... O Boże! O, o fu! Ej, czyli stówa jest za zżyganie się. O! Ej, pierwszy raz tak poważnie? Ja Zipek dostaje stówę. Co? Tak, zjedzenie jest jedzenie robaka! Nie, nie za to! Dobra, musisz dostać! Nie, a dałeś mu swoją, dobra. To było już ostatnie zadanie, więc łapki w górę i wbijajcie na kanał Jack Frost! Tak jest! Na Instagrama, Mr. G. G Pro! Tu się pokażę! Do następnego!